Ostrzeniewski, witam w programie Co na Weekend. W sobotę i niedzielę temperatura będzie się wahać między 17 a 18 kreskami na termometrach. Od niedzieli powietrze się zacznie oczyszczać i wreszcie spadnie trochę deszczu, który utrzyma się do końca tygodnia. Nadchodzącą sobotę i niedzielę wypełnią kolejne obchody Dni Miasta. Tym razem zapraszamy do Warty. Już od godziny 16 w sobotę na Placu Targowym wiele atrakcji dla całej rodziny i tych najmłodszych. Ponadto od godziny 17 wiele koncertów uprzyjemni Wam czas. W sobotę na scenie Michał Szpak, Warius Manx i Kasia Stankiewicz. W niedzielę przenosimy się na stadion MKS Jutrzenka Warta, gdzie imprezę rozpoczniemy rodzinną strefą kreacji i animacji. A na scenie oprócz regionalnych kapel wystąpią Aleksandra Szwed oraz Sebastian Riedel we Wspomnieniu o tacie. Niewątpliwą gratką dla każdego Polaka będzie o godzinie 20 strefa kibica w meczu z Kolumbią. W niedzielę na murawie Mocirów w Sieradzu zmierzy się zarząd ze sponsorami KS Warty Sieradz wraz z zawodnikami. Dość niecodzienna forma meczu z pewnością zainteresuje każdego kibica Warty. Polecam. Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, niedziela 24 czerwca, godzina 11. Finałowe spotkanie piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu województwa łódzkiego rozegrane zostanie w Sieradzu. Mecz odbędzie się 23 czerwca na stadionie Sieradzkiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapraszamy już w sobotę, gdzie biało-zieloni jako gospodarze podejmować będą Sokół Aleksandrów. Piłkarski zapowiedzi ciąg dalszy. Tradycyjnie z kamerą odwiedzimy strefę kibica w Sieradzu podczas meczu biało-czerwonych z Kolumbią. Czy Polska się zrehabilituje po ostatnim meczu? Chcemy, byście Państwo nam odpowiedzieli na to i inne pytania. Zapytamy również, jaki wynik typujecie i jakie wrażenia Wam towarzyszą podczas kibicowania. Interesuje nas, co myślicie, dlatego postanowiliśmy to sprawdzić już podczas najbliższego meczu. Do zobaczenia na płycie Sieradzkiego Rynku w niedzielę o godzinie 20. Kolejna dawka weekendowych propozycji już za tydzień. Tymczasem żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.